Druk numer 495. Projekt zarządu, prosiłbym pani przewodnicząca Komisji Edukacji, jak zaproponowała. Ten projekt nie używa, jest tylko kompromisem, bo życzeń poprzez maszynę. Zakupka jest bardzo dużo. Próbowałam z panem przewodniczącym, z panem Maciekiem Kalemą, z panem Mateuszem, kiedy żeśmy się spotkali. I próbowaliśmy te środki, które żeśmy nam dają. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że ta pula potrzeb i pieniędzy, którymi dysponujemy, no niestety jest za mała. W związku z tym zrobiliśmy cięcia w tych liście potrzeb. Mając na uwadze fakt, który przewodniczący tu nam cały czas podpowiadał, że część pieniędzy w 2014 roku wróci do nas, postanowiliśmy podzielić te środki w ten sposób, które tutaj są. Jak mamy, naprawdę to jest kilkakrotnie, żeśmy zmieniali środki, żeby się zmieścić w tej puli. Tylko tyle mogę powiedzieć, że i prosić pana przewodniczącego i radę, że jeżeli spłyną te środki, panie przewodniczący, to zostaną one w pierwszej kolejności przeznaczone właśnie na edukację. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Pan Rafał Miś, pan Piotr Gawron. Proszę uprzejmie. Pani Anna. W paragrafie pierwszym, punkt 8. Tak. I to jest punkt pierwszym, ta radosna szkoła to nie jest zabierana własna? Oczywiście, to tylko dla tych ludzi, tak? Ja mam czas, bo trochę się rozwijałem. Natomiast pani Aniela wspominała o powrocie środków, że wrócą środki. Które środki miałam wrócić? Znaczy, mogę zapytać. Wygląda sytuacja tak. Tu po konsultacjach z panem radnym Dominikiem Jaśkowcem, radnym miasta, zresztą przedstawiał państwu informację, bo wprowadzał taki wniosek jako radny miasta dotyczący jego przekazania pieniędzy na radosną szkołę i przekazał państwu też informację, że prezydent miasta będzie chciał, aby wspólni, czy radni miasta będą chcieli tutaj przeznaczyć pieniądze, gdyż w takich dzielnic, które powiedzmy te pieniądze są wydatkowane na radę, tą szkołę, jest około 3,5 miliona złotych w sumie kosztach, więc rada miasta po prostu to wprowadzi i wtedy, to może jeszcze pan Dominik wyjaśni. Jest okej, okay, już jest jasne. 115 tysięcy wróci po prostu do więcej, drodzy państwo, nie mamy jeszcze raz. Państwo, drodzy, bardzo bym prosił. Mamy 40 szkół w Krakowie podstawowych, które są, będą dzieci w wieku 6 lat się uczyć i te szkoły nie mają prawa do zabaw. W związku z tym jest tak wstępnie taka deklaracja rozmawiająca na próbę, że będziemy starać się kwotę jakąś na dofinansowanie budowy tych placów zabaw w tych szkołach gospodarować w budżecie. No i wtedy oczywiście część z tych 115 tysięcy złotych będzie zwolniona i będzie do dyspozycji dzielnicy, a teraz do trudno uchwalonego budżetu, no trudno mi jest określać jakieś konkretne rzeczy, że jest potrzeba po 3 milionów złotych, no to zobaczymy, jak Rada uchwali budżet, jak to będzie wypraszała. Proszę bardzo, pan Radny Piotrkową. Ja chciałem się zapytać państwa odnośnie punktu drugiego. Czy ta kwota tutaj ponad na 62,5 tysiąca w pełni zabezpieczy wykonanie tego kompleksowego remontu zaplecza w szkole podstawowej numer 2? Czy jakieś kosztorys otrzymaliśmy ze szkoły? Nie wiem, czy pan to jest zero. Proszę. Dobrze, zaraz odpowiem pani radna, nie mam tu. Ja już rezygnuję, dlatego że radny Rafał mi się wyjaśnił punkt 8. Nie widziałam, co to są te szachty, już wiem. Ja również. To może tak, ja mogę, jeżeli państwo życzy, to zapotrzebowanie szkoły podstawowej numer 2 ulica Szczepców, kompleksowy remont zaplecza sal gimnastycznych wraz z wymianą kanalizacji zewnętrznej 90 tysięcy. Taką prośbą do nas wystąpili. I teraz nie wiem, czy jak państwo radni dostaliście wszystkie informacje,
że kwoty, jakie mamy do dysponowania na... I tu się od razu kłania właśnie statut, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że kwoty, jakie mamy na wydatkowanie na instytucje typu szkoły, przedszkola, to 370 tysięcy w skali roku. Jak sobie Państwo policzycie, jedna szkoła występuje, szkoła podstawowa 90 tysięcy, szkoła podstawowa 64 stadzawki, 110 tysięcy z wnioskami. Więc to macie dwie szkoły, dołożę jeszcze trzecią szkołę. I o co chodzi o to, że pieniądze 370 tysięcy, które mamy zapisane w możliwości wydatkowania na te szkoły, no nie ma. Tutaj jeszcze w wcześniejszej uchwale, o której rozmawialiśmy, jeżeli pozwolę sobie wrócić, pozostała kwota w przedszkolu nr 178 ulica Swolska 3, kotłownia gazowa, wymiana pieca gazowego CO wraz z montażem termoradiatorów, kwota 24 tysiące pozostała. My dawaliśmy tam 50 tysięcy, więc no wyceny są, nie wiem skąd są, można powiedzieć, no są wycenione, przedstawiają to inspektorzy, ale jeżeli nasza kwota zabezpieczona z wnioskiem na wcześniejsze wyceny była 50 tysięcy, a wydatkowane było na to 24 tysiące czy 25 tysięcy z grzeszami, zostaje 24 tysiące, więc pozwoliliśmy sobie licząc cięcia wprowadzić, nie byliśmy w stanie zabezpieczyć żądań tutaj w wysokości 90 tysięcy, przeznaczyliśmy na to 62 tysiące. Jeżeli będą te pieniądze brakowało, będziemy starać się pozyskać te środki z Rady Miasta albo w inny sposób zabezpieczyć, ale wydaje mi się, że w zupełności te pieniądze powinny zabezpieczyć z Rady. Niestety szkoły występują z zbyt dużymi kwotami, licząc na to, że rok rocznie podejmujemy uchwałę, że na przykład pieniądze były przekazane na coś, pozostają, to później idąc myślą dobrego jakby tutaj właściciela tych budynków, pozostawiamy do dyspozycji szkołą te kwoty i czasami się okazuje, że właśnie te kwoty są przeszacowane. No nie, w tym roku niestety nas cięcia nastąpiły z jednym powodu. Proszę bardzo, pan, to może jeszcze kolega tutaj, pan Maciej Kalenda. Ja kontrolując wypowiedź pana przewodniczącego, jak w praktyce lat poprzednich te kwoty, które przekazujemy, są zawsze mniej więcej około 30% mniejsze niż były te wyceny, ponieważ ta praktyka pokazuje, że te wyceny są zawsze zawyżone i zawsze jakieś środki z tego zostają. Tak więc musimy postulować właśnie. Właśnie, zauważywszy, że w tej chwili nawet te pozostałe kwoty, żeśmy przeznaczyli na inne cele. Proszę bardzo, pan radny Garzandów. Tak, ja mam dwa pytania, które wyczuczające. Pierwsze. Zacznijmy od drugiego. Ominiemy pierwsze. Pierwsze moje pytanie brzmi, czy zakładam, że to jak tutaj wspomniał Maciek, Janina, że będą sobie jakieś zwroty z remontu. Czy te zwroty, które będą, będziemy stosować taktykę, o której kiedyś rozmawialiśmy, zamierzam, że one zostają w danej pracy. To oczywiście nie mówimy tutaj o kwotach, że to 100-200 zł jest w stanie sprzedawcy, ale jeżeli zostanie większa kwota, to czy one zostaną wtedy w danej placówce? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, które wyklucza pytanie pierwsze, mianowicie chodzi o przedszkole edukacyjne 4. Mianowicie w zeszłym roku przeznaczyliśmy 4000 zł na wymianę bramy wejściowej, która była w tragicznym stanie. Niestety budżet nas został wtedy wstrzymany i ta procedura, ta kwota nie została wykorzystana, będzie nawet szkoła i straszy. Przedszkole to jest 162 edukacji. Ta brama nadal jest w tragicznym stanie. Więc mam pytanie, czy zostaną jakieś zwroty, czy jest możliwość właśnie albo już zapisania w tym momencie jako intencji, bez podawania kwoty, albo ewentualnie, żeby zarząd pamiętał, żeby właśnie tą bramę zobaczyć w pierwszej kolejności z resztę, które zostaną z nim przetargu. Nie można podać. 4 tysiące to by była występowała Duchacka. To może pani, widzę, że pani nie ma pani chciałam jednemu odpowiedzieć w ten sposób. Ja rozmawiałam z panią dyrektor i pytałam się, co jest ważniejsze, a zważywszy, że mamy tak mało pieniążków. Powiedziałam, że albo będzie w tej chwili wymiana, odżywianie, albo... No to jest ważniejsze, oczywiście, tak. Odżywianie jest ważniejsze od wymiany biorę. Więc na pewno będziemy mieli na uwadze tą placówkę i to jest przykład, jeden z przykładów, że my możemy swoje pieniążki inwestować w przedszkole, która nie jest, że tak powiem, na terenie gminy, bo tutaj jest wynajmowane przedszkole. A po jaką kwotę w tej chwili... Oczywiście, to jest możliwe, to należy do kuli. No, tak, ale my możemy im, bo mamy wynajmowane tam. No, nie płaci się, więc to jest... Więc natomiast...
przeszkadzali. Jaka będzie, jaka jest filozofia wydawania tych kresek czy tam już to wszystko będzie zależało od potrzeb. Jeżeli nie zaistnieje taka sytuacja jak w tej chwili, że my żeśmy tym szkołom po prostu i innym placówkom, przedszkolom zabrali te pozostałości, bo żeśmy zabrali, żeby dać na potrzeby zbiorne, to tak jak było zawsze w zwyczaju, z reguły komisja wnioskuje, żeby te pieniążki zostały przy tych placówkach. Okej, okay. Dziękuję. Głosuję. Bardzo przystąpię się pytania. Dziękuję bardzo, przystąpię do podsumowania. To jest zapobacie, że to jest proszę o się energii. Dziękuję uprzejmie. To jest przeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę, kto się wstrzymał.